minuty, znaczące prawie tyle co nic. Nagłe i szybkie serca łopoty, kto by nie znał ich. Małe tęsknoty, ciche marzenie, zwiewne jak obłok, głuche jak dym. Nieodgadnione w nas duszy westchnienie, kto by nie znał ich. To święto może w większości kojarzy się z komuną, kojarzy się z taką wesołością, kojarzy się z goździkiem i rajstopami. Potem panowie długo wracali do domu, czasami nad ranem. Tak to bywało? Tak to bywało. Proszę państwa, proszę pani, wiemy doskonale, że to święto wcale nie wyrosło na goździkach, tylko w walce. Po prostu dzień 8 marca to jest symbol walki kobiet o swoje prawa przede wszystkim. One są niezwyciężone. Bo przyznacie, że każda żona swego męża w bitwie na słowa zwycięża. Każda lady, young or old, lubi mieć na sobie gold. Nawet święty człowiek zboczy do tej, co ma biust uroczy. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Większość poetów stała się poetami tylko dlatego, że są kobiety. Ból ukoił czas, co w gardle łamał głos. Suche już poduszki zapomniały łzy, jak warkocz włosów rozplotłaś trudny los. Nie zaczynasz pytań od słowa czy. Odpowiadać nie musisz słowem tak. Nawet gdy serce szczęście widzi w spak, nie warto pytać duszy o życia sens. Jak wszyscy chcesz mieć i być, bierz bez wstydu codzienny należny ci kęs, bo jedno co warto, to po prostu żyć. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodą, z którą rozstałam się tak młodo. Powróć, ogrzej mnie, rozżarz mnie, chwilę szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie, ach życie rozpal, ogrzej duszę mą boskona, do 100, do 200, do 1000, do miliona. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe, chcę mieć gorączkę